Boisko było fatalne, ale takie same dla obu drużyn. Nic nie zapowiadało, że tak to będzie wyglądać. Przyjechaliśmy, płyta była przygotowana super. Śnieg niestety zaczął padać w trakcie meczu. Mówię, no takie same warunki dla nas, jak i dla zespołu Sigmy. Wygraliśmy ten mecz, to jest dla nas najważniejsze. A tej bramce nie wymarzłeś za bardzo? No nie, starałem się ruszać, żeby tak się nie zastać. I myślę, że co prawda tak Sigma nie miała za dużo sytuacji, ale lepiej zawsze być skoncentrowanym przez te 45 minut. Bodajże pierwszy sparingu, co z nimi graliśmy, przegraliśmy 4-1, 4-0 już było do przerwy latem. No tu wyciągnęliśmy wnioski, wygraliśmy 2-0, całkiem inny mecz był, wtedy ten mecz nam nie wyszedł, a dzisiaj wydaje mi się, że zagraliśmy dużo lepiej. Przede wszystkim straciliśmy bramki, ale nie przygotowaliśmy się jakoś specjalnie pod ten zespół. Wiedzieliśmy, że gra w tej lidze czeskiej, w Gambrinus Lidze, jest to silna liga. Mówię, no weszliśmy w ten mecz normalnie, bez żadnych przygotowań, ale no mówię, najważniejszy jest wynik i to jest najważniejsze. Nikt z kolegów nie cierpiał poważnie, bo w takich warunkach łatwo było kontuzję. Nie, oba zespoły starały się tak grać w miarę fair i tych ślizgów nie było za dużo mimo takiej pogody i to jest było też super. Okej, wyjeżdżacie teraz za 2 dni na zgrupowanie do Hiszpanii, tam będą diametralnie inne warunki. Jakie oczekiwania masz względem tych przygotowań? No przede wszystkim też mamy tam silnych sparring partnerów, chcemy się pokazać na ich tle, zobaczymy jak będziemy wyglądać, jest tam Szachta, Dynamo Zagrzeb, naprawdę czołówka. Myślę, że te mecze też pokażą, na jakim etapie jesteśmy i ta praca, która została wykonana w pierwszych tygodniach tutaj w Kamieniu, no myślę, że zaprocentuje tam. Tam będzie więcej zajęć z piłką, przede wszystkim boiska zielone, inna temperatura. No trzeba to wykorzystać w 100%.